Witaj, cześć. Dzisiaj pokażę Tobie aptekę. Pharmacy, w której sprzedają wszystkie leki. Z wyjątkiem pewnego produktu, którego w pewnych godzinach nie sprzedają. Czy chcesz wiedzieć, jaki to lek? Już za chwilę dowiesz się. Popatrz, w tej aptece nie sprzedają igieł i strzykawek od 22 do 7 w nocy. Kto przy zdrowych zmysłach przyjdzie o 2 w nocy kupić igłę i strzykawki do apteki? A no właśnie, narkoman. Narkoman przyjdzie o 2 w nocy kupić igłę i strzykawkę. Bo jemu się chce. Jemu się chce. I moje pytanie, czy tobie się chce? Czy tobie się chce tak bardzo, żebyś wstał o 2 w nocy i coś zrobił? Żebyś wstał o 2 w nocy i poszedł do kogoś, zadzwonił, napisał, poćwiczył jeszcze raz. Tak. Czy narkoman wyprzedzi ciebie w kolejce do tego, co on chce osiągnąć? Czy dasz się dzisiaj wyprzedzić narkomanowi? To jest moje pytanie do ciebie. Jak bardzo trzeba czegoś chcieć, żeby to zrobić? I czy będziesz tkwił w twoim niechceniu i nierobieniu, aż spadniesz na dno? Czy musisz stać się narkomanem, żebyś w końcu się ruszył? Czy potrzebujesz być uzależniony, żeby coś zrobić? Czy jesteś w stanie zrobić coś w wolności, dobrowolności, w pozytywnym chceniu czegoś? Także spójrz jeszcze raz na ten plakat i przypomnij sobie, czy narkoman wyprzedzi cię o 2 w nocy? Czy dasz się wyprzedzić narkomanowi?